Zło. Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. To Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel jest patronem kowali i misjonarzy, kamieniarzy i właścicieli kin, tańcerzy, pieśniarzy, muzyków. Jest opiekunem zwierząt domowych, wzywany w przypadku bólów głowy, padaczki, chrypki, chorób dzieci, trwodze. Jest także patronem Prowansji, Florencji, Burgundii, Malty, Amie oraz Archidiecezji Warszawskiej. Przyjęli go także za patrona Karmelici i Maltańczycy. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan. Przybył on, aby dać świadectwo. Miał świadczyć o światłości, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. On sam nie był światłością, ale miał świadczyć o światłości. Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On jest tym, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi. Słabość w walce z mocami ciemności i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Jak pokonać grzech? Czym jest wiara? Czym jest wiara? Wiara to ufność Bogu. Wiara to skała, na którą się chronię, gdy atakuje mnie zło. Wiara daje nadzieję i pewność w słowa Boga. Wiara to odzyskiwanie sił utraconych przez odejście od Boga. Wyzwala z grzechu pierworodnego. Odradza do nowego życia, tak, że stajemy się dziećmi Bożymi. Otwiera dostęp do innych sakramentów. Przeznacza do uczestnictwa w kulcie religii chrześcijańskiej. Włącza w wspólnotę Kościoła, którego głową jest Chrystus.
zobowiązuje do wyznawania przed ludźmi otrzymanej od Boga wiary. Nakłada odpowiedzialność za realizację posłannictwa powierzonego Kościołowi. Święty Janie Chrzcicielu, największy z proroków, Ciebie od lat 40 ciągle mam na oku, aczkolwiek dla biblistów pozostajesz w cieniu, jakobyś był najmniejszy w niebieskim królestwie. Pomóż, bym w świetle prawdy wyjaśniła tę kwestię, gdyż jest rażąco sprzeczna nie tylko z tradycją, lecz z całym Pismem Świętym. Bibliści się szczycą, że twa inność poznali i są pewni tego, iż w ekonomii zbawczej jeszcze do Starego Testamentu należysz. Nie chcą wiedzieć o tym, że od Matki Najświętszej otrzymałeś cnoty w większym stopniu niż wszyscy doktorzy Kościoła. Stąd Ciebie Kościół swoim patronem powołał, o czym świadczy katedra twa na Lateranie. W niej papieże 5 razy zwołali zebranie, które dziś nazywa powszechnym. W XIV wieku Jan Zaklika herbu Syrokomla, syn Jana starosty ojcowskiego, sędziego krakowskiego, dowodzącego według Długosza 47. chorągwią rodową w bitwie pod Grunwaldem, wybudował prywatny kościół, prawdopodobnie pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, co poświadczyłyby późniejsze prawa patrona. Kościół parafialny świętego Jana Chrzciciela w Koszkwi położony jest na wzniesieniu i obwiedziony niskim murem, wzmocnionym zewnątrz skarpami na nieregularnym planie. Do północnej części ogrodzenia przylega murowana kapliczka. Wieża dostawiona od zachodu jest czworoboczna, na dole mieści się w niej kruchta. W świątyni pod wezwaniem narodzenia świętego Jana Chrzciciela zachował się jednolity wystrój wnętrza z pierwszej połowy XVII wieku. Za wyjątkiem polichromii, ścian i sklepień oraz witraży. Te pierwsze zostały zaprojektowane i wykonane w 1951 roku przez miejscowego malarza Pawła Mitkę. Na bogaty program ikonograficzny składają się na sklepieniach nawy świątyni przedstawienie chrztu Chrystusa, z boku po przekątnej w medalionach widnieją 4 ewangeliści, święty Mateusz, Marek, Jan, Łukasz. A na ścianie tęczy muzykujące anioły. Na sklepieniu prezbiterium namalowano pelikana karmiącego młode, symbolizujące Eucharystię. Z kolei symbolem kapłaństwa są stuła, krzyż, a tiara i klucze piotrowe, kościoła żaglowiec, zaś źródła życia fontanna. Wspólnota naszej parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela obecnie liczy około 2000 wiernych. Z natury swojej nasza wspólnota jest wpatrzona w postać świętego Jana Chrzciciela, a on zawsze pokazuje Pana Jezusa. I dlatego my pragniemy każdemu, kto przychodzi z potrzebą do naszej wspólnoty, ukazywać obecność Jezusa, by nasza wspólnota parafialna
nieustannie się rozrastała i dawała każdemu, kto przychodzi z pomocą, nadzieję. Nadzieję życia wiecznego. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dzieje. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest. Drodzy bracia i siostry, musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dzieje.
drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Słowo przy Tobie.